Witajcie, kochane dziewczyny. Jak sobie radzicie w obecnej sytuacji, gdy ciągle słyszymy nowe wiadomości na temat tego, że ludzie giną, że jest coraz więcej śmierci wokół nas? Choćbyśmy nie wiadomo jak tego chciały, nie jesteśmy w stanie odciąć się od polityki, nie jesteśmy w stanie odciąć się od tematu Ukrainy. Z drugiej strony widzę, że jest to też temat, który przykuwa naszą uwagę. Że chcemy wiedzieć, co tak naprawdę się dzieje. Chcemy znać odpowiedzi na pytania, kiedy to się skończy. Jak my sobie w tym poradzimy, jak my Polacy wyjdziemy z tej całej sytuacji. Zapraszam na sobotnią modlitwę kobiet. W Księdze Objawienia, w 3 rozdziale czytamy. Do anioła Kościoła w Sardis napisz. Oto co mówi ten, który ma 7 duchów bożych oraz 7 gwiazd. Wiem o twoich czynach. Nosisz imię głoszące, że żyjesz, ale ty jesteś martwy. Obudź się, wzmocnij to, co jeszcze pozostało i bliskie jest śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, aby twoje czyny były doskonałe przed moim Bogiem. Przypomnij więc sobie, w jaki sposób przyjąłeś to, co usłyszałeś. Strzeż tego i opamiętaj się, bo jeśli przestaniesz być czujny, przyjdę jak złodziej. Nawet nie zauważysz, o której godzinie cię zaskoczę. Wkoło słyszymy wiele słów, wiele informacji na temat śmierci. My żyjemy i chwała Bogu. Ale tutaj czytamy o tym, że można być martwym za życia. Można żyć, ale tak naprawdę być martwym. Kiedy tak się dzieje? Wiecie, te słowa przeczytałam wtedy, gdy tak naprawdę miałam bardzo dobre relacje z moim Bogiem. Gdy modliłam się, gdy czytałam Słowo Boże, gdy to Słowo Boże pracowało w moim sercu, gdy uwielbiałam Boga w moich myślach, gdy moje czyny wydawałoby się świadczyły o moim posłuszeństwie Bogu i o tym, że żyję. Jednak gdy przeczytałam, zaczęłam się nad tym zastanawiać. Zastanawiać się nad tym, czym charakteryzuje się człowiek, jaki jest człowiek, który umiera, który umarł. I co może przyczynić się do tego, że chociaż żyjemy, tak naprawdę umarliśmy. Umarliśmy dla naszego Boga, bo przecież w naszym życiu przede wszystkim chodzi o to, żeby kiedyś znaleźć się z naszym Panem, żeby być zbawionym, kiedyś cieszyć się obecnością Boga w niebie. Czy żyjesz? Wiecie, człowiek, który umarł, nawet nie wie o tym, że nie żyje, nawet nie zdaje sobie z tego sprawy. Być może też tak jest z nami. Wydaje nam się, że żyjemy pełnią życia i nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że po prostu umarliśmy dla Boga. Człowiek, który nie żyje, przede wszystkim nie oddycha, nie pobiera tlenu, czyli tego, co najbardziej wartościowe, najbardziej ożywcze, co sprawia, że możemy żyć, że możemy funkcjonować. Człowiek, który żyje, nie rusza się, nie robi żadnych kroków, ani w przód, ani w tył. Cały czas jest w tej samej pozycji. Nie może niczego powiedzieć, co by zbudowało kogokolwiek. Nie ma wpływu ani na siebie, ani na innych. Człowiek, który umarł, nie jest w stanie wykonać żadnego ruchu, żadnego działania, żadnej czynności, która by mogła w jakikolwiek sposób komuś pomóc, czy też nawet zaszkodzić. Po prostu nie może zrobić nic. A martwy chrześcijanin nie oddycha tym, co daje życie, czyli duchowym tlenem, to znaczy Słowem Bożym, Bożymi pieśniami, Bożymi świadectwami, nie napełnia się tak jak pokarmem. Czyta pobieżnie Słowo Boże, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby to Słowo karmiło nas, to znaczy, żeby docierało nie tylko do naszego umysłu, do naszej świadomości, ale żeby docierało do każdej komórki naszego ciała, żeby przemieniało tę komórkę, żeby odżywiało tę komórkę, żeby potem przemieniało każdą tkankę i każdy organ. Nie tylko umysł, ale przede wszystkim serce, przede wszystkim nasze pragnienia, nasze marzenia. Konsekwencje po prostu nasze działania, żeby przemieniało nas od wewnątrz i syciło, tak jak syci nas chleb, żeby to słowo
na tyle nas zmieniało, żeby całe nasze wnętrze wołało o chwała Panu. Boże, uwielbiam Cię, Boże, oddaję Tobie cześć. I to właśnie w tej chwili, wtedy, gdy jest tak ciężko, gdy jest tak smutno, gdy być może zdominował Cię strach i niepewność. Karm się Słowem Bożym. Bardzo ważna zasada. Nie czytaj tego słowa cicho, w myślach, ale czytaj je głośno, powtarzaj je głośno. Niech świat duchowy, w którym żyjemy, w którym jesteśmy zanurzone, słyszy, że Ty karmisz się Słowem Bożym. Śpiewaj głośno pieśni, w ten sposób budujesz sama siebie. Zauważyłam w swoim życiu, że istotną różnicę pomiędzy tym, gdy czytam Słowo Boże, albo śpiewam sobie pieśni w duchu, w myślach, gdy czytam cicho to Słowo Boże tylko oczami, a gdy czytam je głośno, gdy je przeżywam, gdy je analizuję, gdy rozmyślam, gdy ono naprawdę mnie przemienia, mało tego, gdy potem o nim mówię, gdy potem się nim dzielę z innymi, gdy mówię, jak mnie przemieniło, jak mnie zbudowało, jak mnie rozradowało, to naprawdę bardzo ważne, to sprawia, że zaczynamy żyć, to wzmacnia naszą wiarę, bo wiara rodzi się ze słuchania. To bardzo prosta rzecz, ale często o niej zapominamy. Wiecie, my dziewczyny jesteśmy tak zabiegane, tak zatroskane, tak przepełnione tym wszystkim, żeby wszystkich zadowolić, żeby stanąć na wysokości zadania, żeby zaopatrzyć nasze domy, nasze dzieci, żeby przepilnować, żeby wszystko zrealizować na 100%, że w tym wszystkim, w tym całym zaganianiu, w tej całej trosce, szczególnie teraz jeszcze, gdy pomagamy właśnie tym, którzy przyszli i są bezradni i potrzebują naszej pomocy, możemy to Słowo Boże odstawić na bok i możemy je czytać właśnie tylko pobieżnie i to sprawi, że pomału zaczniemy umierać. Czy martwy chrześcijanin kręci się tylko i wyłącznie wokół siebie, wokół swoich własnych spraw, wokół pracy, wokół rodziny, wokół własnych jakichś interesów, fryzjera, kosmetyczki, szkoły, pracy i tak dalej, i tak dalej. I chciałby coś zmienić, bo gdy sobie uświadamia, że coś jest nie tak, nie jest zadowolony z tego stanu rzeczy, ale tak naprawdę nie wie za bardzo, co może zmienić. I ta śmierć duchowa prędzej czy później doprowadza nas do takiego stanu wypalenia, do stanu potężnego zmęczenia, stajemy się coraz bardziej apatyczne, stajemy się takie wyczerpane, wypalone, nie mamy sił, najchętniej byśmy zostawiły wszystko, najchętniej byśmy po prostu położyły się do łóżka i zwyczajnie odpoczęły. Czujemy, że wszystko nas przerasta. Nie mówimy nikomu Ewangelii, nie przeprowadzamy nikogo do Jezusa, bo po prostu czujemy, że nie damy rady, nie wiemy za bardzo, jak to zrobić. Wiecie, takie chwile w moim życiu przeżywałam właśnie jakiś czas temu, niedawno. Tak naprawdę zaledwie parę dni po tym, gdy żyłam pełnią życia dla Jezusa, uświadomiłam sobie wtedy, że na Ukrainie toczy się walka taka cielesna, natomiast walka duchowa toczy się tutaj o każdą z nas, w naszych domach, w naszych sercach, w naszych rodzinach. Nieustannie jesteśmy na polu bitwy, na pierwszej linii wroga. Nieustannie toczy się walka o ciebie i o mnie, o to, żebyś właśnie zaczęła umierać duchowo, o to, żebyś przestała żyć dla Jezusa, o to, żebyś stała się wycofana, o to, żebyś stała się zmęczona, zniechęcona, wyczerpana i zrezygnowana. Dlatego, że diabeł doskonale wie, że kobieta, która żyje dla Jezusa, która walczy modlitewnie, która wie, jak ściągać Boże Królestwo tutaj na ziemię, należy do jego najniebezpieczniejszych przeciwników, bo ma Jezusa w sobie, bo zwycięża jego mocą. Wiecie, co wpływa na to, że zaczynamy umierać duchowo? Ja sobie tutaj wypisałam kilka takich rzeczy, co sprawiło, że ja zaczęłam tak pomału umierać duchowo. Otóż pierwsza rzecz to nieprzebaczenie i uraza. Zobaczyłam, że w moim sercu jest nieprzebaczenie i to spowodowało, że właśnie te moje relacje z Panem, ta radość ze Słowa Bożego, przestała być taka pełna. Wtedy zaczęłam Boga przepraszać, wyrzekać się tego nieprzebaczenia. Powiedziałam, że tego nie chcę, że nie chcę w ogóle nosić w sercu żadnego nieprzebaczenia, że
wyrzekam się i wierzę w to, że jestem od tego nieprzebaczenia całkowicie wolna. Druga rzecz to właśnie strach, panika. Strach o to, co będzie jutro. Strach o to, o nasze dzieci. Strach o naszą przyszłość, o nasze wnuki, o to, jak będzie wyglądała sytuacja za tydzień, za miesiąc. O to, czy będzie nas stać na to, żeby wyżywić naszą rodzinę, żeby porobić opłaty. Bo przecież dzieje się coś strasznego, wszystko idzie w górę. Czy damy radę? Potrzebujemy takiego pełnego zaufania Bogu, właśnie tej trudnej dla nas sytuacji, że On ma wszystko pod kontrolą i On nie dopuści na nas nic więcej ponad to, co jesteśmy w stanie znieść. Dlatego potrzebujemy się napełniać Jego Słowem, żeby właśnie żyć. Kolejna rzecz to tworzenie takich scenariuszy właśnie negatywnych, co przyniesie życie, co się może wydarzyć. Odetnijmy się od tych scenariuszy, one nic dobrego nam nie przyniosą. Zacznijmy żyć dniem dzisiejszym i karmić się Słowem Bożym. Kolejna rzecz to zapracowanie, przemęczenie, gdzie bierzemy sobie za dużo na głowę. W końcu przyjdzie taki moment, że okaże się, że po prostu nie dajemy rady, że to nas przerasta. Wtedy zwyczajnie potrzebujemy odpocząć. Może iść na spacer, może położyć się, przespać, może jechać na basen, może spotkać się z kimś bliskim, ale po prostu odpocząć. Wiecie, człowiek, który jest martwy, tak jak już mówiłam, nawet nie zdaje sobie z tego sprawy, że nie żyje, że coś się z nim dzieje nie takiego, jak być powinno. Dlatego potrzebujemy ludzi wokół nas, ludzi życzliwych, ludzi, którzy są też chrześcijanami, którzy nas kochają, którym zależy na nas, żeby po prostu zobaczyli i powiedzieli nam, słuchaj, coś się z tobą dzieje, może się za ciebie pomodlić, może potrzebujesz wsparcia. Nie możemy się w takiej sytuacji izolować. Bo do tego właśnie zmierza diabeł, a szczególnie dzisiaj, teraz, świat, Polska, Ukraina, nasze domy, nasze rodziny, nasze dzieci, nasi bliscy, nasz Kościół potrzebują naszej modlitwy, potrzebują naszej walki modlitewnej, potrzebują, że staniemy właśnie na tej pierwszej linii frontu, my jako kobiety chrześcijanki, my, które wiemy, kim jesteśmy w Jezusie, które wiemy, do czego jesteśmy powołane, które wiemy, że nasza modlitwa ma potężną moc, że właśnie staniemy i będziemy walczyć. Dlatego potrzebujemy, by się obudzić. Potrzebujemy, by się obudzić. Tak jak to mówi Słowo Boże, obudź się i powstań, a zajaśnieje Ci Chrystus. Niech Chrystus zajaśnieje w życiu każdej z nas, w sercu każdej z nas, a wtedy my będziemy mogły wnosić to światło tam, gdzie panuje ciemność, tam, gdzie panuje smutek, tam, gdzie ludzie sobie nie radzą z emocjami. Zapraszam Was teraz do wspólnej modlitwy. Panie Jezu, kochany Tatusiu w niebie, kochany Duchu Święty, ja dziękuję Wam, dziękuję Ci Boże za to, że Ty czułaś nade mną i za to, że nawet wtedy, gdy umieram duchowo, Ty mnie budzisz, Ty sam mnie budzisz, Ty sam mnie szturchasz, nie pozwalasz mi zasnąć, ale przypominasz mi o tym, co powinnam zrobić, przypominasz mi o tym, że mam walczyć z Słowem Bożym, że mam wspaniałą broń, która daje życie, która ożywia i która przemienia. Dziękuję Ci, Panie, za to, że pozwoliłeś mi powstać. Dziękuję Ci, Panie, za to, że nie pozwoliłeś mi zasnąć, że nie pozwoliłeś mi rozczulać się nad sobą i kręcić się wokół siebie, ale sprawiłeś, że znowu mogłam się do Ciebie przybliżyć na nowo. Panie, ja oddaję Ci teraz każdą z nas, Boże. Obudź nas, Panie. Obudź nas, Panie, ze zmęczenia, obudź nas ze strachu, obudź nas, Panie, z miejsca kręcenia się wokół siebie, obudź nas, Panie, z miejsca, gdzie otwieramy furtkę diabłu i pozwalamy, żeby on wszedł do naszego życia i nas okradał. Panie, w Tobie jesteśmy zwyciężczeniami, Boże. Ja potrzebuję i my potrzebujemy, Panie, Twojego Słowa, które będzie nas przemieniało. Potrzebujemy, Panie, by Twoja moc doskonaliła się w naszych słabościach. Bo, Boże, chcemy stawać do walki modlitewnej o tych, którzy teraz szczególnie potrzebują naszego wsparcia modlitewnego. Boże, bo Ty nas powołałeś do tego, żebyśmy stawały w miejscu ściągania nieba na ziemię, ściągania Twojego Królestwa na ziemię, ogłaszania Twojego Królestwa tutaj na ziemi. Boże, ja w imieniu Jezusa Chrystusa teraz staj razem z tymi dziewczynami, które modlą się ze mną i ogłaszam pokój, szalom. Pokój, szalom w Polsce, pokój, szalom w Ukrainie. Ogłaszam Twojego Ducha, ogłaszam Twoje Królestwo, ogłaszam Twoje rządy i Twoje panowanie, pełne pokoju. Ogłaszam Twoją, uwalniam Twoją mądrość. Uwalniam, Panie, rozsądek, uwalniam, Panie, właściwe decyzje nad tymi, którzy przewodzą nam tutaj na tym świecie. Boże, niech Twoje rządy zaczną wreszcie tutaj
być sprawowane. Ja się o to modlę w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Kochane dziewczyny, nie traćcie wiary, nie pozwólcie, złożyć się w grobie już za życia. Życzę wam, żebyście ożyły, żebyście stanęły w miejscu walki modlitewnej, żebyście stanęły i karmiły się Słowem Bożym, czytały to Słowo, ale pozwoliły, żeby to Słowo weszło najgłębiej w was i was przemieniało. Otwórzcie swoje usta. Niech to Słowo wybrzmiewa z waszych ust, niech to Słowo wybrzmiewa w waszych domach, z komórek, z jakichś sprzętów, niech ono głośno wybrzmiewa, bo ono zmienia rzeczywistość. Ono zmienia rzeczywistość. Życzę wam, dziewczyny, żeby strach was nie zdominował, żeby jakieś obawy was nie zdominowały, żeby zmęczenie, zniechęcenie was nie zdominowało, ale żebyśmy żyły i żebyśmy widziały, że moc Chrystusa doskonali się przez nas, żebyśmy świeciły Jego światłem. Błogosławię wam w imieniu Jezusa do następnej soboty. Pa, pa.